Raz, raz. Kocham kochać w kraju, gdzie 90% ludzi uważa się za chrześcijan. Po prostu kocham to. Ale nie wiem, że gdy głosimy Jezusa, gdy głosimy Ewangelię, podnosi się coś w tobie. To jest religia. To jest religia. A Jezus Chrystus przyszedł na ziemię obalić religię. I jesteśmy chrześcijanami, którzy prawdziwie zetknęli się z żywą osobą, bo Bóg jest osobą. Bóg przyszedł w ciele. Jezus Chrystus jest Bogiem. I gdy my narodziliśmy się na nowo, to Jego Święty Duch zamieszkał w nas, wypełnił nas swoją boskością, swoją mocą. I On dziś w naszych ciałach tutaj stoi i mówi do was: ja nazywam się Damian Lorek i w 2015 roku prawdziwie narodziłem się na nowo i prawdziwie dziś mogę wam powiedzieć, że jestem stuprocentowym chrześcijaninem zbawionym z łaski, nie z uczynków. Kochani, 8 lat byłem popapraną osobą, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Od małego w moim sercu była wielka, wielka pustka i tą pustkę próbowałem sobie wypełniać narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją, wiele innych rzeczy bym wymieniał. Wy sami dobrze wiecie, co w waszych sercach jest i z czym się zmagacie. Ale ja 27 lat się zmagałem z wielkim grzechem. Zmagałem się z patologiami, ale w momencie, gdy przedawkowałem, to zawołałem ze swojego szerego, brudnego jeszcze wtedy serca do Boga żywego. Zawołałem: Jezu, jeżeli Ty prawdziwie żyjesz i w ogóle istniejesz, to mi się objaw, ogarnij moje życie i podnieś moje życie. I wtedy do mojego pokoju wjechał Duch Święty, który przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Dotarło do mnie, że jestem grzesznikiem. Wy dziś również jesteście grzesznikami, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego, ale Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, aby każdy z was, gdy dziś otworzycie swoje serce i zapragniecie Go, On cię dziś dotknie, poczujesz miłość Ojca. Jezus chce ci się objawić jako Ojciec. Ja wychowałem się bez Ojca, ale poznałem Boga. Poznałem prawdziwą miłość. Czy ty dziś chcesz wziąć tą prawdziwą miłość za darmo, z łaski? Nie musisz się starać. Nie musisz pokazywać innym ludziom, że jesteś dobrą osobą. Bóg na to nie patrzy. Dobrzy ludzie idą do piekła. To jest bolesna prawda. Musicie wy wszyscy, którzy się tu poruszecie, narodzić się na nowo. Musicie oddać życie Jezusowi. Musicie przyznać się do błędu, tak jak ja to zrobiłem. A wtedy przyjdzie do waszego życia Duch Święty i podniesie twoje życie. Możesz być dobrą osobą, możesz być wykształconą. Ale wiesz co? Potrzebujesz Zbawiciela. Słowo Boże mówi, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik, który nas do Niego, który nas z Nim łączy, i jest to Jezus Chrystus. Po co sobie szukasz pośredników? Po co? Dziś zawołaj do jednego, do potężnego, jedynego pośrednika, Jezusa Chrystusa. Ja tak zrobiłem i Jezus Chrystus moje życie odmienił o 180 stopni. Ja tutaj nic nie dodawałem. Ja tylko powiedziałem i podjąłem decyzję. Jezu, oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moje życie. I uznaję Ciebie, że jesteś Panem i Zbawicielem. Rozłożyłem ręce. I Duch Święty mnie wypełnił. Na drugi dzień byłem inną osobą. Ja już 8 lat ćpałem. Moja psychika była zrujnowana. Byłem poniżoną osobą, odrzuconą. Ale Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął wszystko. I ja w to uwierzyłem, że On wziął każdą patologię, każdą chorobę na siebie, a po 3 dniach zmartwychwstał. Jezus Chrystus żyje. Czy ty dziś to wierzysz? To jest twoja osobista sprawa, ale jesteśmy tutaj po to, aby Ewangelia, aby te poselstwo dziś do ciebie dotarło.
aby to do ciebie dotarło. Podejdź tutaj, jeżeli potrzebujesz modlitwy, jeżeli potrzebujesz uwolnienia. Ja nie wiem, może masz kajdany na rękach, nie potrafisz jeszcze tego nazwać, to podejdź. Jesteś uzależniony od marihuany, może cięższych narkotyków. Ja byłem, dziś jestem wolny. 4 lata jestem wolną osobą, 8 lat ćpałem. Pornografia to najgorsze rzeczy, jakie mogą być, a teraz dużo młodzieży się boi do tego przyznać. A gdy dorosniesz, wejdziesz w związek małżeński, to będziesz miał krzywy obraz kobiety, żony. Tak się dzieje z pornografią i z masturbacją, a Duch Święty chce cię dziś wyzwolić, wyswobodzić cię, abyś prawdziwie doświadczył wolności. Zastanów się dziś nad sobą. Zadaj sobie pytanie. Czy ten gościu, on mówi prawdę? Jeżeli tak, to ja chcę tego samego doświadczyć. Zbawienie jest za darmo. Za darmo. Przyjmujesz albo odrzucasz. Największym grzechem jest to, że nie przyjmuje się zastępczej ofiary Jezusa Chrystusa. Jedynej, jedynej. Nie było innych ofiar. On się stał ofiarą za ciebie. I czy ty to przyjmujesz? To już twoja decyzja. Ale ja ci daję kierunek. Ja ci daję kierunek, że w prosty sposób możesz dziś otworzyć swoje serce, swoje usta. Mogą być mądre, mogą być skażone najgorszym grzechem, ale On, Bóg cię weźmie i cię podniesie. I w Jego oczach będziesz zaakceptowany. Będziesz synem, będziesz córką. I weźmiesz miłość z nieba. Nie mamy nic wspólnego z religią. Nic. Po prostu narodziliśmy się na nowo. Jeżeli chcesz więcej, zajrzyj do Biblii. Ja gdy zajrzałem do Biblii, to wszystkiego tam doświadczyłem. Ale zacznij to praktykować. Wielu ludzi ją czyta, ale nie praktykują. Bądź praktykiem, nie teoretykiem. Ja to przyjąłem, że chcę być ten praktykiem. Praktykiem. Jezus jest dla ciebie. Ty dziś tylko podejmij decyzję. Podejdź, jeżeli chcesz modlitwy. Będziemy tutaj jeszcze i jeszcze. Będziemy głosić i głosić. Bo to jest dla was. I przestańcie się lękać. Ja wiem, że macie pustkę w sercu. A tą pustkę może wypełnić Jezus Chrystus. Nie jakaś religia, jakieś rytuały, jakiś ksiądz w konfesjonale. To nie o tym mowa. Jeżeli chcesz pokutować, to Duch Święty zacznie cię oczyszczać. Z dnia na dzień przestanie ci grzech smakować, jakaś inna patologia. Zostanie twoja dusza uzdrawiana. Ale powiedz, ja chcę, jeżeli nie, to idź sobie dalej. Amen.